Chełmno jest miastem mi bardzo bliskie. W tym powiecie się urodziłem. Będąc w Sejmie, potrafiłem dbać o wasze sprawy społeczne. Wiem, że potrafię walczyć o wasze prawa i wolność. Potrafiłem bronić miejsc pracy pracowników WZU. Wspomagałem miasto, kiedy potrzebne były pieniądze na budowę trzeciego etapu trasy średnicowej. Kiedy przyjeżdżałem do Brodnicy, zawsze byłem serdecznie witany. Za tą serdeczność starałem się oddzięczyć swoją pracę. Brałem udział w waszym życiu kulturalnym i gospodarczym. Dowodem na to jest to rondo, przed którym w tej chwili stoimy. Pragnę reprezentować państwa w Sejmie i wykorzystać wszystkie szanse na dynamiczny rozwój naszego kraju, a przede wszystkim na dynamiczny rozwój naszego regionu. Wiem, że o mnie nie zapomnieliście. Wy wiecie, że możecie mi zaufać. 13 października proszę was o głos. Pozdrawiam, Janusz Dzięcioł.